Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Do dzisiejszego filmu bardzo mocno przyczyniła się jedna z pań, które od dłuższego czasu oglądają mnie na kanale i która podzieliła się ze mną takim spostrzeżeniem, które jest oczywiste, ale, no właśnie ale. Pani Marzena napisała do mnie taką wiadomość, że ona nie rozumie, dlaczego ludzie tak źli, tak niedobrze, tak toksyczni, bo są to osoby toksyczne, mają tak fajne życie. Dlaczego im się wszystko udaje, dlaczego oni są przebojowi, weseli, pogodni, wszyscy ich lubią, mają takie cudowne życie. No i pochyliłam się troszeczkę nad tym cudownym życiem naszych toksycznych osób i naszych narcyzów. I wiecie co Państwo, absolutnie nie zazdroszczę tym osobom. Zrobiłam sobie kilkanaście punktów, o których właśnie dzisiaj chcę z Państwem porozmawiać, żebyście Państwo zobaczyli, jak naprawdę, jak wewnątrz to życie narcyza wygląda. Osoby toksycznej, bo to też nie tylko narcyz, ale też osoby toksyczne mają naprawdę, ale to naprawdę bardzo trudne życie. Narcyz wbrew pozorom tego wizerunku, który my oglądamy, tej pięknej twarzy, zadbanej, eleganckiej i bardzo przyjemnej, lubianej przez wszystkich i takiej pożądanej w swoim towarzystwie, bo większość narcyzów, jeśli są wielkościowymi, no to oczywiście są bogami całego towarzystwa, ale jeśli są narcyzami ukrytymi, no to są takimi, wiecie, kochanymi, czułymi, wrażliwymi, dobrymi ciapciakami, których wszyscy lubią, którzy ze wszystkimi się dobrze czuje, taki narcyz. A większość ludzi, którzy nie są związani i nie są źródłem dla tego narcyza ukrytego, mają z nim rewelacyjnie, poza właśnie osobami, z których czerpie energię i z których czerpie paliwo. To też warto powiedzieć, że z innych osób, z tych takich, które uważają go za ciapciusiów, też czerpie energię i paliwo, ale to już jest w takiej bardzo, bardzo znikomej ilości, takiej na zasadzie dopchnąć jeszcze do baku troszeczkę więcej paliwa. Drodzy Państwo, jak wygląda tak naprawdę życie naszego cudownego toksyka? Jak tak naprawdę on się czuje? Drodzy Państwo, przede wszystkim takie bardzo charakterystyczne to, co najbardziej boli. Wyobrażacie sobie Państwo, że musielibyście przebywać ze sobą z takim brakiem poczucia własnego ja i własnego ego. Tutaj jeden pan mi zwrócił, że tylko ja, ale i nie ego. Doczytałam, sprawdziłam. Według sama Wagnina i ostatnich badań, które są zrobione, narcyz nie posiada ja, zgadza się, ale też ma bardzo ukrócone ego. Czyli coś, co go chroni, co go w jakiś sposób... Przepraszam, grzywka mi dzisiaj opada. Co go chroni, co mu pokazuje, co mu wskazuje, też ma to bardzo mocno zaburzone, często go nie ma. Więc i ego, i ja. I teraz wyobraźcie sobie Państwo, że musielibyście na co dzień żyć ze sobą bez dostępu do tego, co czujecie. Wyobraźcie to sobie teraz. Słuchajcie, drodzy Państwo, my bardzo często, osoby, które są po przemocy, które wychodzą albo jeszcze w niej tkwią, bardzo cierpimy, mamy burzę mózgów, płaczemy, tęsknoty, żale, wybuchy złości, pretensja sama do siebie, sam do siebie. Mamy mnóstwo bólu, który w nas jest, ale jest to oznaką czucia. Jest to oznaką tego, że my wiemy, że nasze serce boli, że nasze serce krwawi, że wiemy, co nas boli, co nas cieszy, co nas smuci. Wyobraźcie sobie, że narcyz poza potrzebą stałego dopływu energii, czyli czerpania od kogoś, on nie wie, gdzie jest, nie wie, kim jest, nie wie, co się z nim dzieje. To tak, jakbyście, drodzy Państwo, w
wyobraźcie sobie, ja na przykład przez bardzo długi czas miałam lęk do wody, bałam się wody. I nagle, drodzy Państwo, znajduje się na środku jeziora, w lekko przeciekającej łódce, wokół jest mgła, taką wyobraźcie sobie, taką wschodzący dzień, kiedy jeszcze szat siedzi tak bardzo nisko i nie widać nic na wyciągnięcie ręki. I wyobraźcie sobie Państwo, że tak siedzę w tej łódce. Ja sobie próbowałam właśnie wyobrazić, do czego mogłoby być to podobne i czego ja tak naprawdę się boję. No właśnie, bo bałam się przez długi czas wody. Też będziemy rozmawiać o motywacjach i o strachu i o lęku i o odwadze. To jest ostatni post, który Państwu puściłam i na pewno ten film się pojawi o odwadze. Człowiek powinien podnosić swoją odwagę po narcystycznym zawłaszczeniu i po przemocy, jakiejkolwiek przemocy. Człowiek powinien budować swoją odwagę. Odwaga się buduje na zasadzie wchodzenia w ten lęk, tak? To już Państwu mówiłam, więc ja kiedy jako mała dziewczynka topiłam się i miałam kłopot z wodą, i jak wchodziłam do jakiegokolwiek jeziora albo wody, gdziekolwiek i miałam świadomość, że nie ma tam dna, to zaczynałam się topić. To miałam tak potworny lęk, że nawet jeśli trochę umiałam pływać, to i tak szłam na dno, tak, i tak się bałam. Więc aby pokonać ten lęk i to moje takie obezwładniające zachowanie, bo no, było to dla mnie bardzo przerażające, to po prostu któregoś pięknego dnia postanowiłam, że nauczę się pływać. Ale nauczę się pływać tak sportowo. I dla tych, którzy Państwo się wszystkiego boją i macie jakieś lęki, proszę sobie wyobrazić, że któregoś pięknego dnia po prostu poszłam na Warszawiankę, to jest warszawski taki basen jeden, znaczy on, nie wiem, czy on ma wymiar olimpijski, chyba tak, natomiast jest tam chyba na samym początku prawie 3 metry przy słupkach, gdzie się skacze i po prostu zaczęłam pływać. Niezgrabnie, niezdolnie, kłapiąc łapami po wodzie, absolutnie tego się nie umiałam, próbując, kiedy strach mnie napawał, łapałam się za linę, tą taką rozdzielającą tory, łapałam się za linę, żeby tylko się nie utopić. No i tak tym moim poczynaniom pływackim przyglądał się taki starszy pan. On był wtedy tak zdrowo po 70. No i tak się przyglądał. No i ja w którymś momencie tam przepłynęłam ten chyba drugi basen, ale to wiecie, on chyba 6 albo 7, 8, a ja 1. I on się mnie pyta, przepraszam bardzo, pani się chce nauczyć pływać? Ja mówię, tak, dokładnie taki jest mój cel. Mam wielki awers do wody, bardzo się jej boję. A on mówi, dobrze, a to ja panią mogę nauczyć. Okazało się, że to też kwoli takiej informacji, że zawsze na naszej drodze pojawiają się ludzie, którzy są nam do czegoś potrzebni i którzy nas w naszej drodze wspomogą i pomogą. I trzeba mieć oczy szeroko otwarte i zawsze się szeroko uśmiechać. Więc ja z tym swoim, wiecie, szerokim uśmiechem, pan mówi, oczywiście ja panią nauczę pływać. Okazało się, że pan był trenerem, jednym z trenerów kadry Polski pływaków. Dawno, dawno temu wprawdzie, ale był i słuchajcie, nauczył mnie pływać. Ale to tak, że skoki na główkę, wiecie, starsza pani w ogóle, jak wchodzę na basen i skaczę bardzo profesjonalnie na główkę, płynę baseny, no to tak bym powiedziała, wygląda. Nie pływam tak dobrze jak moja młodsza córka, która pływa genialnie, bo ja oczywiście jak już się nauczyłam, to stwierdziłam, że rzeczywiście to jest świetny sport i moją córkę, która się bardzo bała wody, po prostu nauczyłam pływać. Nie ja, oczywiście oddałam ją do trenerów, ale stwierdziłam, że ten strach trzeba pokonać i ona jako malutka już dziewczynka pokonała, więc pływa rewelacyjnie i tą historią chcę Państwu powiedzieć, że strach należy pokonywać, należy stawiać mu czoła i temu służy odwaga, tą odwagę osoby po narcystycznym zawłaszczeniu mają bardzo mocno
ograniczoną i tak schowaną bardzo głęboko. Nie o tym dzisiaj mówimy. Dzisiaj mówimy o bardzo przykrym życiu narcyza. Więc teraz wyobraźcie sobie Państwo, wracając do tej łódki, do tej szaci, do tej jeziora i lekko przeciekającej łódeczki. I ja sobie stoję za tych czasów, kiedy jeszcze nie umiałam dobrze pływać. I wyobraźcie sobie Państwo, że muszę znaleźć drogę. Nie wiem, gdzie jestem. Tak dokładnie czuje się narcyz. On się czuje tak jak ja w tym basenie, 3 metry pod spodem, lina, i próbuje znaleźć się w tym basenie. Nie umiem pływać, nie umiem nic robić. Dokładnie tak samo czuje się wasz narcyz. Nie mówię, nie robię tego filmu ku informacji, że taki biedny narcyz i trzeba mu współczuć. Absolutnie nie. On robi dużo, 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 dużo rzeczy. Większość bardzo złych rzeczy robi z pełną premedytacją i świadomością. I nie o to chodzi, żeby mu teraz słodzić i tak mu współczuć, że on taki biedny. Nie. Chodzi o to, że świadomość tego, że ten człowiek ma wyglądające na zewnątrz tylko bardzo fajne życie, bo dla niego wartością nadrzędną jest to, jak go postrzegają. Więc bardzo dba o to, żeby wszyscy postrzegali go bardzo dobrze. Ale to nie ma absolutnie żadnego połączenia z dbałością o siebie, miłością i uwagą na siebie. Nie, on to robi całkowicie machinalnie. Więc, drodzy Państwo, nie ma narcyz fajnego życia. Narcyz ma życie bardzo pogubione, bardzo nieswoje. Drodzy Państwo, tak jak mówiłam wielokrotnie w wielu filmach, narcyz upadabnia w okresie bombardowania do swojej ofiary. I teraz wyobraźcie sobie Państwo, ja tak za każdym razem będę mówiła, żebyście się Państwo porównali do takiej sytuacji. Musielibyście z każdym poznanym człowiekiem, który pretendowałby do miana waszego czy przyjaciela bardzo dobrego, czy narzeczonego, chłopaka, tak to nazwijmy, chłopaka czy dziewczyny, i za każdym razem musielibyście się do niego upadabniać. Mówi się oczywiście, że z małżeństwa związki bardzo się do siebie upodabniają, no ale po latach, a nie w okresie miesiąca, kiedy narcyz po prostu z niesamowitą precyzją, dokładnością tak naprawdę naśladuje was. Kupuje to wszystko, co jemu się podoba, i naśladuje was. Musi się dostosować do was, żebyście wy mogli na niego zwrócić uwagę, żeby was zauroczyć. No i teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, że wy musicie to wszystko robić. No dramat byłby, tak? Tak się zastanawiam, czy jak musiałabym dostosować ilość jedzenia, którą pochłaniał mój partner i pochłania nadal, no nie wiem, czy byłoby to dla mnie bardzo wskazane. Jakbyśmy tak na przykład się biesiadnie zasiadali w jakimś lokalu i ja bym musiała się upodobnić do niego i jeść tyle, co on. Nie wyszłoby mi to na dobre. Więc jego życie wcale nie jest takie fajne. Musi się do was upodobnić. To jest bardzo ciężkie. I teraz to, co wzbudziło taki mój największy przestrach, jak sobie robiłam właśnie listę. Drodzy Państwo, coś, co mnie jest do życia niemiłosiernie potrzebne, czyli to, co mam tu. Ja z tego czerpię. Ja mogę myślami, oczywiście pomijam momenty, kiedy bardzo cierpimy, tak? I kiedy nas bardzo boli to serce, i kiedy nas bolą wspomnienia, kiedy nas bolą uczucia, kiedy bolą nas to, co nam drugi człowiek zrobi, kiedy nas krzywdzi na przykład, kiedy czujemy to bardzo mocno tu serduchem. Proszę sobie wyobrazić, że on nie może wejść tutaj, bo on tutaj nic nie ma. On nie może się cofnąć i pomyśleć sobie, co ja czuję. Nawet bardzo zagubiona
ofiara narcyzmu, ofiara toksycznych związków, patologii, jakiejś, dajmy na to nawet pedofilii, prawda? To już jest dla mnie coś no, druzgoczącego dla dziecka, ale nawet taka ofiara po terapii, po różnych jakimś czasie dłuższym i tak dalej, bo umówmy się, że stres pourazowy na przykład u ofiar przemocy narcystycznej, on po terapii, po pracy, po czasie, on zanika, tak? Można go wyleczyć. Natomiast i po tym czasie człowiek może i zerka cały czas w swoje serce, może pomyśleć sobie, co czuję, co myślę. I nawet my po takim potwornym, takiej blokadzie serca, bo ofiary przemocy narcystycznej mają swego rodzaju blokadę, czyli nie mają dostępu do uczuć, emocji, odczuwania, bo ten ból jest tak potworny, że nasz mechanizm obronny broni dostępu i broni tego potwornego bólu, bo organizm myśli, zaraz ten człowiek umrze. Tak dokładnie wiele ofiar narcyza mówi. Ja potwornie się czuję. Sama tak się czułam. Myślałam, że umrę. Myślałam, że za chwilę zejdę z tego świata, żeby cokolwiek bym chciała zrobić, żeby mnie tylko przestało boleć, żebym nie czuła już tego potwornego bólu. I my ten ból odczuwamy. Jest on oczywiście bardzo no, przykry, ale to oznaka tu posiadania tego wnętrza. I my, lecząc siebie, jesteśmy w stanie siebie zapytać, co czuję. Narcyz tego nie zrobi. Narcyz, on czuje taki, jakby to Państwu powiedzieć, czuje taki pierwotny ból, taki gadzi, dokładnie tak to wygląda, czyli zabij i uciekaj, tak? Czyli zjedz ofiarę, zabij ją, zniszcz ją, taki gadzi instynkt. I gad narcyz, fajnie się to zgrało, gad narcyz, jedyne czego w życiu się boi, lęka, w sensie takim strachu, który ma, to jest to, że nie będzie miał tej ofiary. Tak jak taki gad, jak nie widzi, jedyne jego życie polega na szukaniu ofiary, żeby ją zjeść, żeby się nakarmić, że za chwilę będzie miał głód. Więc dokładnie tak samo czuje się narcyz. To jest to, co on odczuwa. Strach. Strach przed tym, że nie będzie miał czym się nakarmić, jak ten gad na pustyni, który szuka jakiegoś robaczka, pajączka, mróweczki, taki wąż, który musi coś zjeść. Dokładnie to odczuwa, ten strach czuje cały czas narcyz. I teraz wyobraźcie sobie, że Państwo, że brakuje Wam tej plejady emocji, tak? Od radości, śmiechu, płaczu prawdziwego. Ja na przykład bardzo mocno ostatnio taki mam rytuał chodzenia sobie do takiej sauny. Nie lubię gorąca, ale odkryłam taką łaźnię, saunę, taki zestaw różnych saun, w których są różne łaźnie i jedna z nich ma 60 stopni, czyli nie jest jeszcze taka gorąca, ale leci w niej cudna muzyka. I ja się w niej kładę, jest mi w niej bardzo ciepło, powolutku się rozgrzewam, powolutku się tam wypacam, ale leci tak piękna muzyka w tle i słuchajcie, tam, to już odkryłam, przemyśliwuję, dobra, niech będzie, wymyślam wszystkie tematy na filmy. Tak mi to fajnie tam sprawnie idzie, tam jest taka fajna muzyka relaksacyjna na pianinie, na fortepianie, a ja uwielbiam taką muzykę. I słuchajcie, za każdym razem lecą mi łzy. Więc plejada takich emocji, które czujemy, one wypływają u nas z serca. Nie wypływają z czegoś nauczonego, tylko jeśli moje serce nagle poczuło, że temat, który chcę Państwu dzisiaj przedstawić, czy post, który chcę puścić, słowa, które na mnie zrobiły ogromne wrażenie, powodują, że moje serce czuje na przykład radość i to, o, właśnie to chciałam powiedzieć i czuję, że to jest to, co chcę Państwu
przekazać, albo przypominają mi się pewne wspomnienia, które budzą u mnie na przykład pozytywne skojarzenia, albo też i negatywne, to na przykład roni łzę, tak? I na przykład wielokrotnie z tej wychodziłam, o Jezu, jak gorąco, i udawałam na boku łzy, wycierałam, bo czuję. I teraz narcyz tego nie ma. Narcyz to taki gadzi mózg, który myśli tylko o tym, gdzie, jak i kogo zjeść, żeby się posilić. Tak samo robi narcyz, to kogo, gdzie i jak oskubać z benzyny, bo stacja paliw jest mu do tego potrzebna. I to jest jedyny jego cel życiowy. Nie ma tam wnętrza, tam jest pusto, tam jest echo. Ja wiem, że osoby, które, bo te osoby, które zdobywa narcyz, są wysoko wrażliwe, więc ta plejada tych wszystkich uczuć, emocji, odczuć, doznań, jest ta skala nie ma granic, ona jest tak szeroka, że Bach by się jej nie powstydził, więc my odczuwamy wszystko i nam jest ciężko wyobrazić sobie, że nagle jest głucho i pusto, więc żeby tak to zobrazować Państwu, to wyobraźcie sobie takiego węża na pustyni, który szuka ofiary, albo mnie w tej łódce nieumiejącą pływać, w szaci naokoło nic nie widać, łódka tonie, zaczyna tonąć, ja nie umiem pływać i wyobraźcie sobie ten przestrach, tą dezorientację i brak uczucia, tak? I nie wiemy, gdzie płynąć. Tak we mgle czuje się nasz narcyz. Napisałam sobie, że my mamy szansę, nawet jeśli wyleczymy swoje serce, do tego, żeby odczuwać. Narcyz nie ma tych szans, nawet jeśli pójdzie na terapię, nawet jeśli coś tam się u niego wydarzy dramatycznego, to on i tak tego nie skoreluje ze sobą, czyli nie zrozumie, że jakieś trudne zdarzenie jest po coś, żeby wzrastać. O tym też będziemy rozmawiać w części motywacyjnej. Mocno już, bo już strona się kończy, więc mocno będę Państwu te motywacyjne rzeczy zaczynać wpuszczać, żebyśmy pracowali. Nie wiedzą, czego chcą, co lubią, czego nie lubią, co im się podoba, co im się nie podoba. Stąd to upodobnienie do kolejnego źródła, tak? Pamiętacie słynne moje... To była chyba Marysia, tak, to była chyba Marysia, która nie nosiła od x czasu biżuterii, ja dzisiaj specjalnie dla Państwa założyłam, biżuterii, kolczyków, pierścionków, bo jej mąż nie lubił, a nagle druga ofiara, po prostu obładowana, kolejna zdobycz pana męża, już nie męża, eksmęża, obładowana pierścionkami, kolczykami i tak dalej i nagle to się podoba. No właśnie... To tak jest, że za każdym razem on się upodabnia, musi się upodobnić, żeby mieć szansę, żeby tak w te piórka obrosnąć i tak tą ofiarę do siebie przyciągnąć. Więc wyobraźcie sobie jeszcze raz, że musielibyście tak te piórka cały czas zakładać. Drodzy Państwo, ile kosztuje go kłamstwa i manipulacja? Ile musi się natrudzić, żeby inne nagonić sobie ofiary narcyzmu, żeby sobie nagonić latające małpy, żeby ofiary narcyza można było zdegradować. Wiecie, ile to kunsztu wymaga, ile to ciężkiej pracy i ile połapania się we wszystkich kłamstwach i w tym, jak to funkcjonuje. No, drodzy Państwo, no po prostu... No Sherlock Holmes, no nie wiem, najinteligentniejszy człowiek świata, ciężko by z tym miał. O, Kasparow, który szybko tam wszystko dedukuje, tak? Szachista. Więc to jest bardzo ciężka praca i bardzo karkołomna. A narcyz to musi cały czas ten jego mózg musi pracować w linii kłamstwo, manipulacja, cały czas, żeby to nie wyszło. Jak strasznie musi go boleć ciągły regres do dzieciństwa, tak?
cały czas wraca. Za każdym razem, kiedy spotyka kogoś, kto ma nadzieję, bo przypominam, on za każdym razem ma nadzieję, że tego, kogo już spotkał, to jest to jego cudowne źródło, w którym się zakochuje, w cudzysłowie, ale w którym ma nadzieję, że w końcu zamknie ten swój proces. I jakież jego jest ogromne rozgoryczenie i ból, taki ból jego, że ta osoba znowu nie okazała się idealna i mimo tego, że on się tak bardzo stara ją wyidealizować i ją tak zrobić na swoją modłę, to niestety mu się to nie udaje. No cały czas ten regres. Tutaj też bardzo taka śmieszna trochę rzecz. Drodzy Państwo, wyobraźcie sobie, że ten nasz narcyz zatrzymuje się, już mówiliśmy o tym, na poziomie rozwoju 2, 3, 5 lat, intelektualnie mniej więcej na 11. To taka nie intelektualnie, ale taki rozwój emocjonalny maks 11 lat. I patrzy w lustro, tu ma takie fiu bździu w głowie, szaleństwo, głupota, nie wie, i patrzy w lustro i widzi na przykład coraz starszego człowieka. I to mu nie idzie, to nie jest kompatybilne. Jaki jest jego potworny ból tego starzenia się? To jest coś, czego narcyzi potwornie się boją, starości i tego utraty pięknego ciała, utraty pięknej twarzy, tych zmarszczek, tego wszystkiego, dlatego jest takie ogromne, myślę, globalne szaleństwo za poprawianiem sobie urody i dbaniem o to, jak wyglądamy i żebyśmy czasem nie za dobrze wyglądały i takie, wiecie, czoła, które się w ogóle u pani nie zginają, aczkolwiek już słyszałam, że już na to jest recepta, że mogą się tu boki zginać, ale chodzi o to, żeby oko podnieść. No tak mi ktoś kiedyś tłumaczył. Więc straszne, globalne, mówimy, że jest globalny narcyzm panuje. Oczywiście cały czas przypominam o spektrum, tak? Przypominam Państwu, że narcyz narcyzowi nierówny i jeden może mieć lekkie zaburzenia, a drugi jest całym spektrum zaburzenia narcystycznego, tak? Więc to, że mówimy, że w świecie co rusz to spotykamy narcyzów, tak, no bo taką mamy globalizację straszną, że wszyscy chcą być piękni, młodzi, eleganccy i kochani. No trochę nam tej miłości brakuje w świecie obecnym, tak? Każdy walczy, więc trzeba tą miłość tutaj odszukać. O tu, tutaj ona jest bardzo, bardzo często, prosi nas aż o to, żeby przyjść do naszego życia. I te wszystkie nasze wydarzenia, które nam się wydarzają w życiu, to właśnie są po to, żeby łaskawie właściciel tego serca spróbował poszukać tej miłości. To wszystko taki krzyk tego naszego serducha, zobacz mnie, więc popatrzymy. Zaczynamy już części duchowe, też już zaczynam kręcić te filmy, bo to jest straszna bolączka dla mnie. W sensie bolączka, nie wiem od czego zacząć i nie wiem jak Państwa delikatnie do tego przekonać. Myślę, że części nie będę musiała. Dobrze, regres, nie zgadza mu się obraz. No i przede wszystkim to, co dla niego chyba najgorsze, to to, że ciągle mu się te ofiary nie zgadzają, tak? Ciągle jest ten niedosyt tych ofiar i ciągle jest ten przestrach, że ta ofiara się w końcu jorgnie, o co chodzi, i pójdzie w siną dal, i ile to ja będę musiał, jaki wtedy jest straszny przestrach. Słuchajcie, no obraz człowieka, który jedyne co w życiu to poluje i degraduje i próbuje wyciągnąć paliwo, jest przerażający, bo ten człowiek nic innego, na nic innego w swoim życiu nie może liczyć, tylko na to, że cały czas ma tą zdartą płytę, wiecie, no ile można, żeż słuchać, nie wiem, Krzysztofa Krawczyka, aczkolwiek bardzo go lubię, ale jakbym tak cały czas słuchała i to jeszcze tak cały czas, to w którymś momencie by mi ta płyta obrzydła, i on ma dokładnie to samo. Cały czas powtarza schemat całe jego życie, tak? I ciągle mu się nie udaje i gdzieś tą nadzieję, co ma tą nadzieję, to za chwilę ją traci.
Więc bardzo smutne życie. Oczywiście wizualnie na zewnątrz wygląda pięknie, no bo drodzy Państwo, no narcyz jest człowiekiem, który potrafi stworzyć iluzję. Jeżeli Wy daliście się zapędzić w iluzję i daliście radę żyć tyle czasu, nie wiem kto ile, jedni krócej, drudzy dłużej, ale daliście się wciągnąć w iluzję i w niej żyliście, to wasz narcyz jest mistrzem iluzji. Jakiś iluzjonista, tak? Chyba Klaudia Schiffer przez chwilę była z jakimś super iluzjonistą, pamiętam, który wieżę Eiffla zniknęła, czy coś takiego. To on przy nim, narcyz, ten iluzjonista przy narcyzie, to mały Miki, on musi cały czas żyć w tej iluzji. No ileżeż można żyć, ale on ją tworzy perfekcyjnie. Tylko że każda iluzja zawsze jest iluzją i ciągle temu narcyzowi mało. Coraz więcej, aż chłopak się degraduje, chłopak, kobieta oczywiście też, aż się degraduje i przychodzi starość, a starość dla narcyza jest paskudna, dlatego bardzo często się mówi, że narcyzi im starsi, im dalej w las, tym są coraz gorsi, bo to przerażenie i ten niedosyt, bo już to piękne oko w tym lusterku tego narcyza już nie jest takie piękne, już to ciało nie jest takie piękne, no i tych idealnych zdobyczy, idealnych źródeł już coraz ciężej znaleźć. Więc dlatego też narcyzi z wiekiem stają się coraz gorsi. Więc ani życie obecne, ani życie na starość dla narcyza nie jest przyjemne. Wygląda idealnie, ale drodzy Państwo, kiedyś to była wasza iluzja. Więc on tą iluzję na tym cudownym ekranie samochodowym pięknie projektuje, pięknie pokazuje, ale tam jest pusto, tam jest głucho. Więc drodzy Państwo, to też jest taki przedbieg do naszego filmu, że narcyz nie jest taki straszny, żebyście Państwo pomyśleli o nim jako o, w cudzysłowie, biednej istocie, która i przestali się strachać, że to jego życie takie cudowne, takie wspaniałe. Przeważnie to życie to też jest na czyjś rachunek, bo to cudowne potem życie z kolejną ofiarą wygląda tak cudownie właśnie dzięki tej kolejnej ofierze, która albo sponsoruje, albo pięknie wygląda, albo coś tam, tak? Albo jest, no przecież nie może się pokazać, że jest nieszczęśliwy z kolejną ofiarą, więc życie wygląda bajecznie, no bo ta ofiara musi mieć życie bajeczne przez jakiś czas, więc to tak wygląda bajecznie, a w środku jest tam po prostu grendendolada. Więc proszę absolutnie się nie dać zwieść na wszystkie takie pięknie wyglądające. Proszę wyłączyć wszelkie Instagramy, wszelkie Facebooki i wszelkie inne rzeczy, które mogą pokazać Państwu to życie i pomyśleć o tym, że ten człowiek jest wewnętrznie bardzo biedny i bardzo ubogi. Ubogi to bardzo dobre słowo. On jest pusty w środku. I to, co pokazuje, to tylko projekcja, to tylko jak to się mówi? Fata Morgana, tak. Fata Morgana, która absolutnie nie jest prawdziwym wizerunkiem jego życia i tego, co jest. On musi położyć się spać z pustą głową i rano nie ma pełnej, rano też ma pustą. Wiecie, jak bardzo się boi śmierci narcyz? Potwornie. To mogę Wam powiedzieć z doświadczenia, bardzo się boi śmierci. Potwornie boi się utraty. Nie mają, większość narcyzów nie wierzy w nic poza tym, co jest tutaj, co jest namacalne. Większość tych takich zakapiorskich, takich prawdziwych narcyzów, bo tam w spektrum to wiecie, różnie jest, ale oni naprawdę nie wierzą. Oni tylko jest tu i teraz i to, co odczuwają, to, co dotykają. Więc oni tak potwornie się boją, że unicestwienia, że przeraża ich to. Więc naprawdę ich życie jest potworną iluzją. Codziennie rano w
włączają płytę i ta płyta cały czas gra i oni cały czas słuchają tej samej melodii. Złap, uduś, zdegraduj, złap, uduś, zdegraduj. Cały czas są na pełnych obrotach. Myślę, że ta starość to też takie zmęczenie dla nich materiału. Więc drodzy Państwo, nie dajemy się zwieść na żadną iluzję narcystyczną. Tam nie ma głębi, tam nie ma was, tam nie ma miłości, tam nie ma nic. I to życie jest naprawdę puste. Więc jak rozkminicie ten temat, jak się nad nim troszeczkę zastanowicie, jak sobie pomedytujcie trochę na ten temat. Ja nie mówię o żadnej jodze, tam mantrach i tak dalej, ale w sensie takim rozważań na ten temat, to zobaczycie Państwo, że ten narcyz jest wydmuszką, taką bardzo mocną wydmuszką. I wasza odwaga, wasz upór, wasza dbałość i nielękanie się go i zobaczenie go w takiej marnej scenerii, marnym obrazie i bardzo kiepskim filmie jest antidotum na wasz strach, wasze lęki przed tym, co on zrobi i tak dalej. To jest kolejny film, który za chwilę robię, na temat odwagi i tego, jak osoby po narcystycznym zawłaszczeniu w trakcie tą odwagę mają odzyskać, bo trzeba ją odzyskać. Drodzy Państwo, pięknie Państwu dziękuję. Było mi jak zwykle miło Państwa gościć. Miał być bardzo krótki, wyszło trochę dłużej, ale to nic. Bardzo mocno Państwa ściskam. Dziękuję. Wygrzebuję się z maili. Mam nadzieję, że już niektóre osoby dostały odpowiedzi, bo one są, te listy od Państwa, bardzo długie czasami, a ja je z wielką chęcią czytam. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Życzę wszystkiego dobrego i do miłego usłyszenia. Do zobaczenia.